A w dzisiejszym odcinku głośnik z Media Expert. Podobno ma asystenta Google, tylko dlatego go kupiłem, że mógł sobie głosowo sterować nim, bo to mi się podoba. Niedużo głośników ma takich właśnie asystenta, żeby sobie mógł głosowo, bez wspomagania. I zobaczymy, czy jest dużo lepszy od Google'a. Od tego Nesta. Bo to jest... To mnie właśnie interesuje. Jak będzie lepiej grał, to sobie go zostawię. Jak nie, to Alix. Hej Google, o to chodzi, żeby to było to. Ale taki malutki strasznie. Zobaczymy. Do Apple'a też jest. 360, to mi się podoba. No zobaczymy. O Jezu, jak to wszystko ciężko jest tu zapakowane. Dobrze. Dobrze siedzi. To jest w środku. Przewód zasilający europejski, przewód zasilający angielski, instrukcja obsługi, trucizna dla troli. Ale pachnie jak Coco Jumbo. Google Nest jest dwa razy cięższy. Ciekawe, czy jakość dźwięku będzie lepsza. Myślałem, że z odbelem to może być lepsza, nie? Mamy Bluetooth, mamy mute i mam przyjść tutaj zasilanie i tu mamy, wiesz... Fajnie, że nie ma tutaj materiału, to pomyślałem, materiał to obrudzisz, a tutaj możesz rozumiesz, JBL. No nie jest taki ciężki. I w Neście, no to się zaraz pobrudzi, nie? Tutaj można to łatwo zmyć, ale powiem wam, że wagowo Nest jest dwa razy cięższy i większy. Jakoś ciężko mi uwierzyć, że to będzie lepiej grało. No to... No zobaczmy. Wicked is the price. Why'd you run and hide? You can come inside. You're screaming my name, but lost in the haze. Baby, tell me, are you entertained? You're saying my name, calling me insane. I'm running like a bullet to the brain. Dobra, ale co jeśli włączymy jakąś sobie tutaj mowę? Galaxy S21 kontra Huawei P60. Strasznie taki basowy dźwięk, nie? Nieprzyjemny. S23, więc co się lubi, to się ma. A ten? Jakoś tak. Na początku sprawdźmy sobie zooma, bo to jest ważne. A zoom może być tylko jeden. Który będzie lepszy? To niewiele lepiej, nawet gorzej. Tylko, że tu jest equalizer, a tam nie ma. I tu można sobie coś... Zgubiłem cel. O, jest. Kurde, jak zwykle cel zooma musiał być skały. O, jest. Bardziej, który jest lepszy? Bardziej doniosły, ale taki taki bąbelkowy jest ten dźwięk. Dużo lepszy. Lepiej widać. Jak zoom, to zoom. Przeszła tutaj przez cały ten, a nie... Na pewno wyraźniej słychać stąd. Co, to jest dziwne. To zostajemy z JBL-em, no. Ale prawdziwe. Tak, dziwne, ale prawdziwe. No i muszę wam powiedzieć, że jednak JBL... Zdejmij tu folię. Czego tu folię? O, będzie lepiej mnie słychać. JBL sobie zostawię, a Nest... Jak też chcę, to na Olixie może. Oba fajne.
Tu jest ten dźwięk podobno 360, ale on nie jest 360. Ja sprawdziłem i z tyłu, gdzie jest kabel, stąd nie dochodzi dźwięk. Głośnik będzie tu, tu i tu. Mniej więcej w ten sposób. Czyli to nie jest dookólnie, więc tutaj troszeczkę jest takie, wiecie. Tego. Tu jest głośnik tylko z przodu. Wiecie, czy jest jakaś dedykowana aplikacja do tego urządzenia, to dajcie znać. Ja osobiście polecam no czystszy, ale bardziej basowy dźwięk w JBL-u. Pozdrawiam i polecam.